ponadczasowe, fantazyjne oraz praktyczne atestowane szkło bezpieczne. Szklane panele laminowane to idealne rozwiązanie dla wszystkich, którzy cenią sobie piękno połączone z funkcjonalnością. Panele szklane firmy Max Plus z trwałą grafiką stanowią doskonałą dekorację w domu lub w biurze i niebanalnie ożywią każde wnętrze. Max Plus to także wydruki wielkoformatowe, między innymi tapety 3D. Wykwalifikowany zespół zapewnia pomiar, projekt oraz montaż u Ciebie w domu. Max Plus, agencja reklamowa, ulica Pułaskiego 31, Kalisz. Jestem Wesoły Romek, zbuduję z Tobą domek. Odwiedź Składy Budowlane Wesołek. Odmień z Wesołkiem swój ogród. Szeroki wybór kruszyw dekoracyjnych i artykułów ogrodniczych. Materiały budowlane Wesołek. Wysoka jakość w rozsądnej cenie. Czerniak należy do jednych najczęściej spotykanych raków skóry. Występuje on nie tylko w obrębie skóry, ale również oka, nosa oraz ust. Jest to nowotwór bardzo agresywny. W przypadku przerzutów jest trudny do leczenia. Należy unikać opalania pomiędzy godziną 11 a 16. Podczas opalania używać odpowiednich filtrów oraz używać nakrycia głowy, innych części ciała, a także wykorzystywać okulary z filtrami UV. Bardzo ważnym elementem jest również to, że jeśli zaobserwujemy coś się dzieje złego na skórze, od razu udajemy się do lekarza specjalisty. Agnieszka Walczak, dzień dobry, pora na magazyn miejski. Na początek w skrócie najważniejsze informacje przygotowane przez naszych reporterów. Spisz się przez internet, przez telefon i w specjalnym punkcie w Winni Kalisja. Osoby, które mają problem ze spisaniem się przez internet, zapraszamy do spisania się w Gminnym Biurze Spisowym, tutaj w punkcie w Willi Kalisja. Bardzo dobrze, bardzo miłe Panie, jestem bardzo zadowolona. Pomogły Panie, wszystko bardzo wyjaśniły. Pomogły, tak. Lato tuż, tuż, najpopularniejsze kierunki wakacyjnych podróży. Latamy, samoloty pełne, miejsc nie ma. Bałtyk jak zwykle, ładne plaże. Wkrocz na szlak piastowski, weekend z atrakcjami dla całych rodzin. Ten weekend będzie, trochę nam przybliży Piastów, ale także pokaże tą historię miasta. Być dorodką to być legendą. I tak naprawdę zastanawiam się w ogóle nad zmianą ubioru na co dzień, ponieważ czuję się w tym wspaniale. Czy Państwo mają już ten obowiązek za sobą? Trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności Mieszkań. Warto zrobić to jak najszybciej, by mieć szansę na nagrodę w Wielkiej Loterii. A osoby, które chciałyby się spisać przez internet, a nie mają tego jak zrobić, mogą skorzystać z pomocy miasta. Najłatwiej spisać się przez internet, ale szczególnie dla starszych osób może to być trudność. Nie mają komputera, internetu, nie potrafią go obsługiwać. Tu wsparcie oferuje miasto. Jest powołane Gminne Biuro Spisowe i członkowie tego biura spisowego pomogą osobom, które nie mają dostępu do internetu, w spisaniu się, tak? Członkowie Gminnego Biura Spisowego pomogą w obsłudze komputera, w obsłudze tej aplikacji spisowej i też pomogą, jeśli chodzi o pytania merytoryczne. Zostali oni przeszkoleni w tym zakresie, więc i osoby, które mają problem ze spisaniem się przez internet lub z różnych względów nie mogą przyjąć rachmistrza w wyznaczonym terminie, zapraszamy do spisania się w Gminnym Biurze Spisowym, tutaj w punkcie Willi Kalisja. Codziennie ze stanowiska i pomocy urzędników korzysta co najmniej kilka osób. Bardzo dobrze, bardzo miłe Panie, jestem bardzo zadowolona. Pomogły Panie, wszystko bardzo wyjaśniły. Pomogły, tak. A jak się Pani dowiedziała, że takie stanowisko funkcjonuje? Na Kościuszki byłam, bo myślałam, że tam można załatwić i ten Pan mnie poinformował, żeby tu przyjść. Dał mi telefon, zadzwoniłam, proszę Panią, no i dzisiaj przyszłam. Umówiona na godzinę, jeszcze przed swoim umówieniem byłam załatwiona. I na spokojnie odpowiedziała Pani na te konieczne pytania? No myślę, że tak. Niech by Panie te powiedziały, czy się dobrze spisałam, czy nie.
Co ważne, na spis w Willi Kalisja należy się umówić. Trzeba zadzwonić pod numer telefonu 62 504 97 19 lub 62 504 97 66 albo 62 765 44 04 i ustalić termin, dzień i godzinę. Pytania Głównego Urzędu Statystycznego, który go przeprowadza, dotyczą m.in. naszego wieku, wykształcenia, czasu i rodzaju pracy, a także warunków bytowych, czyli rodzaju zajmowanego domu lub mieszkania. Udział w spisie jest obowiązkowy. Za niedopełnienie tego obowiązku grozi nawet 5000 zł grzywny. Ale jeśli spiszemy się do 7 lipca, mamy szansę na wartościowe nagrody. GUS bowiem uruchomił wielką loterię. Trwa Narodowy Spis Powszechny. Spisałeś się przez internet? To jeszcze nie koniec. Spisaliśmy się i pobraliśmy nasz kod do loterii. Dostaliśmy go też na maila. Wszedłem na loteria.spis.gov.pl i zgłosiłem kod. Po prostu. To jest chwila, moment, a można wygrać 500 zł. Ba, nawet tysiaka. I ta nagroda główna, samochód osobowy. A nawet 16, po jednym w każdym województwie. Zgłoś się do udziału w loterii na loteria.spis.gov.pl. Liczymy się dla Polski. A spisać możemy się nie tylko przez internet, ale także dzwoniąc na infolinię pod numer 22 279 99 99. Rachmistrz może zadzwonić do nas również sam. Babciu, jest sprawa. Niedługo zadzwoni do ciebie. Rachmistrz. Ale to może być... zwykły ściemniacz. Który chce wykraść twoje dane. Pamiętaj, prawdziwy rachmistrz zadzwoni z numeru... 22 828 88 88 lub z infolinii. Nieźle to ogarnęłaś, babciu. Tożsamość rachmistrza możesz sprawdzić na spis.gov.pl. Liczymy się dla Polski. A jeśli chcecie zostać rachmistrzem spisowym, zgłoście się do Urzędu Miasta Kalisza. Bardzo proszę, jeśli są osoby, które chcą się zaangażować, chcą wykonywać tą pracę, o kontakt tutaj z Urzędem Miasta Kalisza, z Gminnym Biurem Spisowym. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 ruszył 1 kwietnia i potrwa do 30 września. Pogoda już zwiastuje nadchodzące lato, warto więc zaplanować, gdzie spędzimy urlop. Przezorni już dawno temu zrobili rezerwacje i z niecierpliwością czekali na informacje związane z luzowaniem pandemicznych obostrzeń. Inni lubią spontaniczność i kierunki letnich podróży wybierają na ostatnią chwilę. Dla nich też znajdzie się coś ciekawego. A jak się okazuje, w tym roku, podobnie jak w poprzednim, najpopularniejsze kierunki znajdują się w Polsce. Piękna pogoda, wygaszanie się epidemii i zbliżające się wakacje. Nic, tylko planować urlop i wypoczywać. Jak co roku, jedni zostają w kraju, inni wyjeżdżają za granicę. I oni właśnie ruszyli do biur podróży, by rezerwować terminy wyjazdów. Jest ożywienie od maja ogromne. Ogromne. Jakby Kaliszanie dopiero dostrzegli, że te granice są tak naprawdę otwarte cały czas, tylko były obostrzenia. Ale latamy, samoloty pełne, miejsc nie ma. Koniec czerwca, początek lipca to jest po prostu szał. Osoby zaszczepione praktycznie podróżują bez przeszkód. Wystarczy paszport covidowy. Ci, którzy szczepionki nie przyjęli, muszą wykonać test PCR lub antygenowy. Spadek zakażeń spowodował, że Polska przez wiele krajów postrzegana jest jako bezpieczna. Dzięki temu bez testów udać się można m.in. do Albanii, Macedonii, Czarnogóry i już od dziś także na Cypr. A który kierunek najchętniej wybierają Kaliszanie? A w momencie, kiedy od 1 czerwca tak naprawdę Turcja zniosła testy dla osób zaszczepionych, bądź wymaga tylko testu antygenowego, który musi być wykonany 48 godzin przed wylotem. Turcja święci triumf, jeżeli chodzi o frekwencję i ilość sprzedanych miejsc. Także Turcja jest rewelacyjna. Latamy w 4 miejsca do Turcji, hotele są na bardzo wysokim poziomie, wszystkie atrakcje dla dzieci, wyżywienie, które lubimy, forma tego wyżywienia naprawdę sprawia, że Turcja jest strzałem w dziesiątkę w tej chwili. Zainteresowanie zagranicznymi wyjazdami rośnie. Miejsc wystarczy dla wszystkich, a i ceny podobno nie powinny wystraszyć. W czerwcu teraz mieliśmy takie okazje, takie wyloty były, bo wszyscy przenosili to na terminy takie, że dzieci kończą szkołę i lecimy, prawda? To od tego było uzależniony wybór terminu. A w czerwcu teraz były wielkie okazje cenowe. I te ceny, właściwie nie ma zwyżek takich i różnic między tym, co było przed lockdownem, a teraz. Także
Są to ceny przystępne. Na pewno droższe rzeczy są w Hiszpanii, we Włoszech, w Grecji. Wakacje za granicą gwarantują świetną pogodę i poznanie obcej kultury. Wielu jednak nie chce wypoczywać poza naszymi granicami. W takim razie morze czy góry? Nad jezioro. Tam, gdzie zawsze mamy taką stałą bazę, gdzie możemy zabrać psa, więc jedziemy spokojnie w kraju. Mazury, trochę na żagle. Teraz ostatnio byłem na spływie kajakowym. Prawdopodobnie jeszcze jakieś wpływy mamy w planie, także ja jestem już emerytem, mam czas. Nie mam urlopu, nie pojadę nigdzie. A gdzie bardzo by pan chciał jechać? Nad Polskie Morze. Nie wiem, chyba nad Bałtyk. Czyli jednak Polskie Morze. Tak. Nie myślał pan gdzieś o jakimś wyjeździe za granicą? Pan co, w tej chwili jest tak dużo tych różnych ograniczeń, że nie można nic z góry zaplanować w dłuższym okresie czasu. Bałtyk jak zwykle, ładne plaże. Bałtyk, Tatry, Mazury. Tutaj nie będą potrzebne paszporty covidowe oraz inne badania. W przypadku podróży zagranicznych warto przed wyjazdem sprawdzić, jakie aktualnie obowiązują w danym kraju przepisy, żeby uniknąć perturbacji. Tym bardziej, jeśli wycieczkę organizujemy sami. Poważny i dumny szlak piastowski często opisywany jest jako najstarszy i najbardziej autentyczny szlak kulturowy w Polsce. A weekend na szlaku piastowskim to jedyny taki moment w roku, kiedy to cały szlak ożywa i przenosi turystów w czasy Mieszka I, Bolesława Chrobrego czy Przemysła II. Wydarzenia i atrakcje ruszają już w ten weekend. Może tego nie wiedzą nawet sami Kaliszanie, ale nasze miasto słynie z wielu legend, na tyle, że powstało u nas Centrum Kaliskich Baśni i Legend. Mieści się w Baszcie Dorotce, nieprzypadkowo, bo właśnie z nią związana jest najtragiczniejsza z kaliskich legend. Zjawił się Szewczyk Marcinek w komnacie stęsknionej Dorotki. Jej uosobieniem jest Dorotka. Na czas najbliższego weekendu w postaci żywej, jak wprost wyjętej z baśni, jej rolę odgrywa tutaj pani Martyna. Być Dorotką to być legendą. I tak naprawdę zastanawiam się w ogóle nad zmianą ubioru na co dzień, ponieważ czuję się w tym wspaniale i mam nadzieję, że Państwu również się spodobam. Zapraszam serdecznie, możecie poznać mnie osobiście już w najbliższy weekend. Dorotka to postać barwna, intrygująca i tragiczna zarazem. Byłam dziewczyną, która nie zawsze słuchała swojego ojca starosty. No i w pewnym momencie zakochałam się w szewczyku, który przychodził czyścić mi buty, w szewczyku Marcinku. Niestety nie spodobało się to mojemu ojcu i skutek był taki, że zostałam zamurowana w baszcie tutaj w Kaliszu i niestety tak zakończył się mój żywot. A co się stało z Marcinkiem? Tego dowiecie się przy baszcie w sobotę od godziny 12. Dzięki modernizacji tego obiektu historia łączy się tu z nowoczesnością. Multimedialne i interaktywne pokazy ułatwiają zrozumieć niełatwą i długą historię Grodu nad Prosną. Dzięki temu sława kaliskich legend łatwo trafia nawet do najmłodszych. Jest Dorotka i... Szewczyk. Marcinek. Jak ma na imię? Marcinek. No i co ten Marcinek? Przyjechał tu do niej? Tak. I co dalej będzie? Czyścił jej buty. Gdy już nasłuchamy się mrocznych baśni i legend, czas na fakty historyczne. A fakty są takie, że w Kaliszu, konkretnie w sanktuarium świętego Józefa, mamy prawdziwie królewski skarbiec, wypełniony artefaktami, a niektóre z nich mają ponad 500 lat. Najcenniejsze Kalisjana to patena kaliska ufundowana przez księcia kaliskiego, krakowskiego Mieszka III starego Leopata z lądu. Ona w XIX wieku powróciła do Kalisza po kasacji opactwa i złoty kielich króla Kazimierza Wielkiego ufundowany specjalnie dla tego kościoła, gorzycki kielich. Ten weekend będzie, trochę nam przybliży Piastów, ale także pokaże tą historię miasta. Przypomnę, że jesteśmy częścią jakby całości, bo przecież w to włączone są wszystkie miasta na szlaku piastowskim, Konin, Poznań, Gniezno, więc serdecznie zapraszam już w ten weekend. Nam nie pozostaje nic innego, jak zaprosić Państwa do odkrywania tajemnic szlaku piastowskiego. W piątek zapraszamy od 12 na zawodzie i do piwnic ratusza. W sobotę i niedzielę od 12 zwiedzanie Dorotki, połączone z zabawami, koncertami muzyki dawnej, tańcami, oczywiście z Dorotką w pierwszej parze. To jedno z ulubionych miejsc Kaliszan. Fontanna noce i dnie, szczególnie wieczorami i w weekendy, przyciąga sporo mieszkańców. A gdy do relaksującego szumu wody i kojącego otoczenia parku miejskiego dołączy muzyka, to już połączenie idealne. Najbliższa okazja, by się o tym przekonać w ten weekend.
Mini-koncerty przy fontannie to inicjatywa Państwowej Szkoły Muzycznej imienia Henryka Melcera, która ma swoją siedzibę w okolicach fontanny, tuż przy Baszcie Dorodce oraz miasta. Zanim ktoś, jakaś osoba stanie się zawodowym muzykiem, czeka ją bardzo, bardzo długa i ciężka praca. I właśnie dzisiaj wystąpią ci młodzi ludzie, którzy długo i ciężko pracują, ucząc się ciężkiego fachu bycia zawodowym muzykiem, czyli uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego i drugiego stopnia w Kaliszu. Tak było w miniony weekend. Jak najbardziej, to jest szczęście, że można wyjść i zagrać i posłuchać na takim koncercie i na świeżym powietrzu, gdy jest taka piękna pogoda. Muzyka przy fontannie ponownie rozbrzmi i w ten weekend, w piątek i sobotę, początek o 18. Wizerunki królów związanych z Kaliszem ozdobiły ściany kamienicy przy Stawiszyńskiej. Mural powstał w ramach budżetu obywatelskiego. Jest to kolejne tego typu malowidło w mieście i nie ostatnie. Niebawem wielki obraz poświęcony rodzinie Fibigerów, której rok obchodzimy, ozdobi halę sportową przy ulicy Legionów. Z malowidła spogląda na przechodniów 5 postaci z królewskich rodów. Wszystkie związane są z naszym miastem. Władcy tych ziem Jolenta, jej mąż książę wielkopolski Bolesław Pobożny i ich wnuk Kazimierz Wielki, który doprowadził do polsko-krzyżackiego traktatu pokojowego. Strony pakt podpisały 8 lipca 1343 roku w Kaliszu. Kolejni władcy to urodzony w naszym mieście Mieszko III Stary i Władysław Jagiełło, który miał w zwyczaju spędzać nad Prosną Wielkanoc. Mural powstał z pieniędzy budżetu obywatelskiego. Namalowano go na kamienicy przy ulicy Stawiszyńskiej, po lewej stronie jadąc od Alei Wojska Polskiego do centrum miasta. To już kolejny mural w przestrzeni Kalisza. W ciągu niespełna ostatnich 2 lat na budynkach pojawiły się m.in. jazzowy kwartet, symbol przyjaźni Kalisza i niemieckiego Ham u zbiegu ulicy Górnośląskiej z Cmentarną, flora, którą możemy podziwiać jadąc Aleją Wojska Polskiego przy Majkowskiej, czy ścienne malowidła na placówkach oświatowych, upamiętniające patrona kaliskiej szóstki z okazji jej stulecia, ekologiczne na ścianie Szkoły Podstawowej nr 8, czy powstańcy wielkopolscy na elewacji Szkoły Podstawowej nr 16. W ubiegłym roku intrygująca praca Rozejrzyj się ozdobiła dziedziniec hotelu Hampton by Hilton. A niebawem kolejny mural powstanie na hali Olimpia przy ulicy Legionów. Obiekt, z którego korzystają m.in. uczniowie Technikum Budowy Fortepianów, ozdobi malowidło ku czci rodziny Fibigerów, czyli założycieli szkoły. Srebrny medal wywalczyła reprezentacja Akademii Kaliskiej podczas Mistrzostw Polski Mężczyzn w piłce ręcznej. Studenci kaliskiej uczelni otrzymali również nagrody indywidualne. Najlepszym bramkarzem turnieju został Patryk Foluszny, a najlepszym strzelcem Artur Klopstek. Turniej finałowy z udziałem 15 drużyn był rozgrywany w Katowicach. Reprezentacja Akademii Kaliskiej w swojej grupie odniosła 3 zwycięstwa. Z Politechniką Łódzką, Politechniką Opolską i z Warszawską Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego. W ćwierćfinale Akademia Kaliska pokonała Uniwersytet Zielonogórski, a w półfinale okazała się lepsza od Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie z Lublina. W finale ponownie spotkały się więc drużyny z Kalisza i Opola, które stworzyły fantastyczne widowisko. A na parkiecie zachwycał Kamil Adamski, który zdobył 10 bramek. Naszymi reprezentantami byli studenci, którzy od lat kształcą się na naszej uczelni. Kamil Adamski jest na 3 roku wychowania fizycznego, Konrad Pilitowski na 2 roku wychowania fizycznego, Artur Klopstek właśnie teraz został absolwentem naszej uczelni. Są również piłkarze ręczni i studenci 1 roku wychowania fizycznego, zatem nasza reprezentacja Akademii Kaliskiej to autentyczni studenci, którzy w meczu finałowym zostali pokonani 1 bramką przez Politechnikę Opolską złożoną z drużyny superligowej Gwardii Opole. Co istotne, w ciągu 3 dni rozegraliśmy 6 50-minutowych meczów, ale nasi zawodnicy byli fenomenalnie przygotowani do walki przez fizjoterapeutów, oczywiście studentów fizjoterapii Akademii Kaliskiej. W finałowym meczu podopieczni Rafała Kuptela wygrali 23-22.
A w najbliższą sobotę, 19 czerwca, o mistrzostwo powalczą mastersi. W ogólnopolskim turnieju zmierzą się 4 drużyny żeńskie i 8 drużyn męskich. Organizatorem zmagań jest KPR Szczypiorno, które także wystawi swój zespół. Gospodarze otworzą turniej pierwszy, mecz o 8 rano. Finałowy kobiet zaplanowano na 17, a mężczyzn na 17.30. Równocześnie ze zmaganiami mastersów o medale powalczą adepci Szczypiorniaka. Mecz Akademii KPR Szczypiornio z Handball for Kids o 10.40. Wszystkie mecze w ramach ogólnopolskiego turnieju Masters w piłce ręcznej kobiet i mężczyzn Kalisz 2021 zostaną rozegrane w hali w Nowych Skalmierzycach. Dzisiejsza noc będzie bardzo ciepła, a piątek według przewidywań będzie najcieplejszym dniem w tym roku. Nad Polskę dotrze fala upałów, które utrzymają się przez kilka najbliższych dni. Słupki rtęci wskażą ponad 30 stopni Celsjusza. Nagły atak ciepła może być dla wielu męczący, więc warto pamiętać o nawadnianiu się. W czwartek wieczorem ciepło, termometry wskażą 20 stopni Celsjusza, niebo bezchmurne i słaby wiatr. Noc pogodna, na słupkach rtęci 17 stopni na plusie. W piątek od samego rana słonecznie, już o 7 termometry wskażą 20 stopni, będzie wiał bardzo słaby wiatr, a ciśnienie będzie się utrzymywało na poziomie 1019 hektopaskali. W ciągu dnia gorąco, a niebo będzie bezchmurne, w południe temperatura wzrośnie do 30 stopni na plusie, powieje bardzo słaby wiatr, a ciśnienie będzie spadać. Bał się osób, którym jego dziewczyna była dłużna pieniądze, dlatego napadł na stację benzynową, licząc, że dzięki temu trafi do aresztu, gdzie znajdzie schronienie. Tak zeznawał. Marzenie się spełniło i Łukasz S. przebywa tam od września ubiegłego roku, ponieważ kaliszanin usłyszał nie tylko zarzut napaści, do której się przyznaje, ale też gruźb karalnych. Według ustaleń jednej z pracownic stacji groził wycięciem serca. Do tego zarzutu mężczyzna się nie przyznaje, twierdzi, że nie pamięta całego zdarzenia, a więcej na ten temat przeczytacie na portalu faktykaliskie.pl, gdzie informacje przez całą dobę z miasta i regionu. Ja już dziękuję za uwagę. Magazyn Miejski oczywiście w piątek o 17.15. Do widzenia.